Duży van, który najczęściej przewozi VIP-ów. VIP-ów w takiej formie, że najczęściej transportuje osoby, które potrzebują dojechać do hoteli, transportuje ważne osoby na ważne spotkania, albo ma być po prostu samochodem typu van, który ma być naprawdę mocno reprezentacyjny i pokazywać to, że jest przeznaczony dla osób, które potrzebują dużego komfortu i dużego prestiżu. No właśnie, czy to wszystko da się połączyć jednak z elektryfikacją? Mercedes właśnie spróbował i w tym tygodniu zapraszam Was na test EQV, czyli elektrycznej klasy V. Chwila, moment, ale zanim przejdziemy do dalszej części materiału, nie zapomnij o subskrypcji kanału Motookiem, bo to dzięki właśnie Waszym subskrypcjom i temu czerwonemu przyciskowi, który musi się stać szary, możemy Wam pokazywać takie oto cudeńka, jeśli chodzi właśnie o nasz kanał. Więc zasubskrybuj kanał Motookiem, kliknij także dzwoneczek, aby być na bieżąco z naszymi nowymi filmami, a my już lecimy dalej do Mercedesa. Mercedes klasy V. Najczęściej wszyscy znają oczywiście Vito oraz Viano. Samochody dostawcze lub samochody, które oczywiście są samochodami dostawczymi przerobionymi na samochody transportowe, typu oczywiście takie jak na przykład Volkswagen Transporter. Posiadają oczywiście z tyłu pełny rząd foteli po to, żeby na przykład przewozić ludzi także na dłuższych dystansach. Ale Mercedes V-klasa to nie jest jednak Mercedes Vito czy Viano. Mercedes V-klasa jest przeznaczony do takich celów, aby przewozić jak najbardziej prestiżowo, oczywiście w jak największym także luksusie, dla właśnie takich osób, jakimi są VIP-y. I tak właśnie jest też w EQV. EQV bazuje oczywiście na modelu, jakim jest V-klasa i to warto także na to zwrócić uwagę. Za dużo z zewnątrz się nie różni, ale przejdźmy sobie lekko do stylizacji. Parę szczegółów innych jest. Zwróćmy sobie uwagę na pewno na grill. Grill, jeśli chodzi o EQV, jest kompletnie inny względem tradycyjnej V-klasy. Mamy tutaj oczywiście więcej chromu, mamy także bardziej zabudowany grill ze względu na to, że jest to samochód elektryczny. W naszym egzemplarzu także mamy niesamowity kolor. Kolor tak przyjemny dla oka, bo jest niesamowity takim granatowym kolorem, który ma w sobie głębię. Głębię oraz prestiż. Postawicie go pod ładnym białym pałacem, postawicie go pod drogim hotelem. Kolor niesamowicie robi tutaj robotę, oczywiście wymaga dopłaty, jak to w większości w Mercedesie. Nasza V-klasa jest także wyposażona oczywiście w pakiet Avantgarde, która pozwala doposażyć ten samochód w pewne elementy stylizacyjne, a także i w te dekory, takie jak właśnie te chromowane listwy, tutaj czy tutaj. Warto także zwrócić uwagę na pewno na reflektory, LED Intelligent System. Są to oczywiście światła jeszcze w starszej systemie, jeśli chodzi o Mercedesa, to nie są matrycowe światła, są to w pełni LED-owe światła z aktywnymi przesłonami, które naprawdę niesamowicie działają. Zadebiutowały one w Mercedesie E-klasie poprzedniej generacji, ale nie zmienia to faktu, że EQV-ka ma już swoje jakby parę lat generacyjnie, ale te światła naprawdę robią robotę. Jeżdżąc tutaj po Dolnym Śląsku na trybie automatycznym, jeśli chodzi o światła, to była petarda. Petarda, jeśli chodzi o działanie tego systemu oraz nieoślepianie innych ludzi jadących z naprzeciwka. Działa to naprawdę niesamowicie dobrze. Światła także potrafią się skręcać na lewo i prawo oraz doświetlać słupami, jeśli chodzi o pobocze czy także pewne strefy na właśnie jezdni. Kolejnym elementem, który na pewno zmienił się względem tradycyjnej V-ki, to jest ten port ładowania, który tutaj znalazł oczywiście swoje miejsce. Tutaj mamy port CCS, który jest oczywiście przeznaczony do tego, żeby naładować nasz samochód elektryczny. Jest to dodatkowy po prostu dołożony element, jeśli chodzi o przednią część. W
Felgi i ogumienie. To na EQV na pewno trzeba zwrócić uwagę, bo oczywiście samochód elektryczny musi być wyposażony także w opony i felgi, które są z większym przeznaczeniem właśnie do samochodów elektrycznych. Jeśli chodzi o EQV-kę, możecie mieć w bardziej podstawowych wersjach wyposażenia. Zaczynacie oczywiście od 17-calowego koła, które już naprawdę ładnie wygląda. Macie cztery różne rodzaje, jeśli chodzi oczywiście o wzory felg, które oczywiście tam teraz Wam się wyświetlą na ekranie. Możecie sobie zobaczyć, jakie możecie wybrać te elementy. W naszym przypadku w wersji Avantgarde dostajemy 18-calowe koła, które są dosyć ładnie zrobione, ale są bardziej zrobione pod kątem oczywiście aerodynamicznym. Dlaczego aerodynamicznym? Po to, żeby samochód elektryczny, jakim jest EQV-ka, zużywał jednak mniej energii. Tutaj widać, że Mercedes stawia właśnie na te oszczędności. Zobaczcie, jak mocno jest ta 18-calowa felga jednak zabudowana. To wszystko są elementy zrobione tak, żeby ta felga nie tworzyła jakichś niepotrzebnych zawirowań, żeby to po prostu powietrze, które tutaj wpływa, żeby ładnie się od niej odbijało, a nie wpadało w dodatkowe zawirowania i zużywało także dodatkową energię. 18 cali, 245/50 to jest już dosyć dobra wartość ze względu na to, że EQV-ka jest także połączona z zawieszeniem pneumatycznym, które oczywiście wymaga dopłaty 6000 zł, ale dzięki takiemu profilowi opony i temu zawieszeniu jesteście w stanie po prostu niesamowicie płynnie i łagodnie pokonywać wszelakie nierówności. To jest po prostu coś niesamowitego. Koła to nie jedyna część, która oczywiście w EQV-ce robi wrażenie. Wrażenie na pewno robi długość. Zobaczcie na długość tego samochodu. 5,14 cm. 5,14 cm długości samochodu. To jest naprawdę już spory gabaryt, jeśli chodzi o miasto i o wszelakie oczywiście ciasne uliczki. EQV-ka także jest dosyć wysoka, bo 2 metry w najniższym możliwym miejscu, jeśli chodzi o relingi, to także jest sporo. Co prawda jest w stanie podnieść się nawet, jeśli chodzi o swoje pneumatyczne zawieszenie Airmatic, które oczywiście wymaga dopłaty, ale jesteście w stanie się podnieść aż o 3 cm, właśnie żeby po takich lekko niepewnych terenach zawsze mieć możliwość przejechania. 3,2 metra rozstawu osi. Ciężko nawet to objąć, jeśli chodzi o ręce. Naprawdę rozstaw osi w tym samochodzie także robi dosyć duże wrażenie. A co ciekawe, możecie mieć EQV-kę nie tylko w takiej wersji, jak my mamy, możecie mieć także wersję ekstra długą. Tak, ekstra długa wersja, czyli 23 cm rozstawu osi więcej i 23 cm także więcej oczywiście samochodu. Pozwoli to oczywiście bardziej jeszcze komfortowo przewozić jeszcze większą ilość pasażerów i także zwiększyć oczywiście pojemność także bagażnika. Niesamowicie na pewno wygląda ten lakier. Lakier za dopłatę prawie 4000 zł, włącznie z połączeniem także linii Avantgarde, za którą trzeba niestety dopłacić prawie 17000 zł. Naprawdę wygląda bardzo, bardzo prestiżowo. Zobaczcie tak, mamy niesamowicie długi chrom ciągnący się oczywiście od samego początku do samego końca samochodu. To jest właśnie element charakterystyczny, jeśli chodzi o linię Avantgarde. Przyciemniane także te limuzynowate szyby, a także i elektrycznie otwierane drzwi z jednej, jak i z drugiej strony samochodu. Oczywiście to wszystko regulujecie sobie za pomocą elektrycznych przycisków, tak żeby Wasze VIP-y oczywiście nie zmęczyły się przy otwieraniu bądź zamykaniu tak dużych drzwi. Po czym możecie rozpoznać EQV-kę? Nie tylko po felgach i aerodynamice, a także po tym emblemacie. Emblemat, który przypomina, że to jest linia EQ, czyli oczywiście samochodów elektrycznych i oczywiście ta V-ka. Dodatkowym elementem, który pozostał oczywiście po klasie V, tej tradycyjnej, to jest oczywiście wlew paliwa. Tak. Wlew paliwa, który pozostał tradycyjny w formie klapki. W tradycyjnej V-klasie możecie tutaj zatankować diesla oraz oczywiście dopełnić Wasz system AdBlue. Tutaj po prostu macie klapkę. Jeśli chodzi właśnie o konwersję tego samochodu na samochód elektryczny, to jest najbardziej charakterystyczny element, który zdradza, że EQV-ka nie jest do końca projektowanym samochodem elektrycznym od podstaw, tylko jest bardziej zelektryfikowanym właśnie samochodem spalinowym. Kiedy już obejdziecie cały samochód, całą tą naprawdę konkretną bryłę, dotrzecie sobie do tyłu. Tyłu, który jest konkretną szafą, jeśli oczywiście chodzi o całą linię właśnie V. I tutaj właśnie także widać, że to jest V-ka, a nie Vito. Zobaczcie na tą listwę. To jest najbardziej charakterystyczny element właśnie, jeśli chodzi o dobrze wyposażoną V-kę. Element, który wyróżnia ten samochód względem tradycyjnego Vito, a także ta szyba. Szyba, która jest naprawdę duża i masywna. Te elementy, jeśli chodzi oczywiście o pakiet Avantgarde, dodają właśnie taką także chromowaną listwę na dole, a także pojawi się właśnie taki emblemat jak EQV 300 z oznaczeniem oczywiście pojemności baterii i mocy także silnika.
Jeśli chodzi o takie ciekawe elementy, macie także taki dodatek w formie oczywiście takiej płetwy, takiego lekkiego skrzydła, który wydłuża tą fajnie tą dużą kabinę. Dosyć przyjemnie to także wygląda. Jeśli chodzi o takie elementy bardziej praktyczne, za dopłatą 2700 zł możecie dostać bardzo fajną funkcjonalność tego samochodu, jaką jest otwierana tylna szyba. Nazywa to się Easy Pack. Bardzo fajny system, który ułatwia w tym samochodzie na pewno pakowanie takich elementów bardziej mniejszych, bardziej doraźnych. Łatwiej jest tutaj po prostu tutaj tą przestrzeń gdzieś tutaj powkładać różnego typu elementy. Na pewno przy tej otwieranej klapie jest na pewno ten schowek, który tutaj macie. Po pierwsze, że macie tutaj bardzo dobrą jakość, jeśli chodzi o wyściółkę, ale także macie jakby taką podwójną podłogę, którą możecie sobie w ten sposób podnieść i macie tutaj dwa schowki na jakieś drobiazgi, które oczywiście mogą tu jeździć cały czas. Możecie także oczywiście sobie to cały czas w pewnym momencie także zamknąć jednym ruchem i położyć tutaj dodatkowe bagaże od góry, więc ta klapa Easy Pack, szczerze powiedziawszy, przy tak dużej klapie, jaka się otwiera tradycyjnie, myślę, że to jest naprawdę bardzo fajny dodatek. Ale oczywiście to nie jest pełna wielkość tego bagażnika. 1040 litrów według producenta, zależne od różnych wersji wyposażenia oraz konfiguracji foteli. Ciężko to jest tak do końca jakby pokazać, że to jest dokładna ta wartość, dlatego podczas naszego road tripa zabraliśmy po prostu tutaj dosyć dużo rzeczy. Dwie torby takie tradycyjne, miękkie, do tego dwie kabinówki, jeszcze do tego oczywiście kable do ładowania i tak dalej. Całą tą pojemność bagażnika praktycznie tutaj ładnie żeśmy sobie tutaj wypełnili i faktycznie widać praktyczność w tym samochodzie ze względu na to, że tej pojemności tutaj nie brakuje. Tutaj wystarczy pociągnąć, bo ten element to jest jakby półka. Zobaczcie, jaka ona jest masywna i konkretna. Wystarczy tutaj pociągnąć i na teleskopie jesteście w stanie sobie unieść tą półkę, żeby łatwiej było Wam pakować Wasze bagaże, czy także te bagaże pakować wyżej. Ten element także jest możliwy do demontażu, bo tutaj jest on na takich dwóch nogach przyczepionym oczywiście do szyn, które EQV posiada w swojej podłodze. I jak chcecie mieć naprawdę duży bagażnik, to po prostu wystarczy tą półkę sobie zdemontować. Choć szczerze powiedziawszy, dla mnie ten element jest naprawdę fajny, bo możecie położyć walizki tutaj oraz położyć walizki tutaj i po prostu ten bagażnik jakoś sensownie także zagospodarować. No i to praktycznie tyle. Kończymy także oczywiście na elektrycznej knapie, która zamyka się w naprawdę sensownym oczywiście czasie. Co prawda warto zwrócić uwagę na to, że musicie mieć dosyć dużo miejsca, jeśli chodzi o przestrzeń, żeby otworzyć tą klapę, bo jednak dobry metr czy dwa musicie jednak poświęcić, żeby ta klapa się otworzyła. Czas trochę porozmawiać oczywiście o palecie silnikowej. Jeśli chodzi o tradycyjną V-klasę, no oczywiście musicie sobie wybrać diesla, bo tam macie diesla oczywiście od 160 koni aż po 240 koni. Jeśli chodzi o EQV-kę, pod maską znajduje się już jednak coś innego. A znajduje się tutaj silnik elektryczny, który naprawdę, jeśli chodzi o Mercedesa, nie jest kompletnie prawie zabudowany. Widać tutaj wszystkie okablowania, jeśli chodzi o ten silnik i zobaczcie także, ile tych okablowań jest. Cała praktycznie komora silnikowa jest wypełniona silnikiem elektrycznym oraz osprzętem takim jak pompa ciepła, oczywiście także kompresor do zawieszenia pneumatycznego i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o moc EQV-ki, 204 konie, 362 Nm, jeśli chodzi o moment obrotowy, to są naprawdę dobre wartości. 200 koni potrafi już w miarę fajnie napędzić ten samochód. Oczywiście EQV-ka nie jest tak szybka, oczywiście jak najmocniejszy diesel 240-konny, ale 12 sekund według producenta do setki to nadal jest bardzo fajny moment i także szybkość, w jakim możecie rozpędzić, to prawie 3 to nowe dzieło sztuki. Jeśli chodzi o EQV-kę, ten silnik jest w miarę fajnie dynamiczny, elastyczny, a także w miarę jeszcze oszczędny, jeśli chodzi oczywiście o połączenie tego z baterią. Bateria, jaka tutaj jest zastosowana w tym samochodzie, jest oczywiście umiejscowiona pomiędzy osiami. Faktycznie te 3,2 metra rozstawu osi się przydaje, bo także jesteście w stanie zmieścić tam dużą baterię. Bateria ma pojemność według Mercedesa 100
kilowatogodzin. To jest naprawdę bardzo duża wartość, bo tradycyjne samochody potrafią mieć w okolicach 80 kilowatogodzin i to już jest uważane za dużo. Tutaj mamy 100 kilowatogodzin oczywiście, jeśli chodzi o pojemność baterii, a dokładniej 90 kilowatogodzin macie takiej użytkowej baterii, jeśli chodzi oczywiście o ten samochód. Co pozwala Wam przejechać w tym oto Mercedesie przy zużyciu średnim okolice 28 kilowatogodzin średniego zużycia, okolice 300 do 350 km na jednym ładowaniu. Czas na ładowanie naszego dużego EQV. EQV, jeśli chodzi o samochód elektryczny, jest dosyć dobrze wyposażony w złącza. Jeśli chodzi, producent nas tutaj wyposażył w podwójne złącze. Oczywiście mamy złącze AC, czyli mamy ładowanie z takich tradycyjnych form, jak na przykład gniazdko 230V lub wallbox. Wallbox jest w stanie naładować ten samochód z Waszego garażu tą właśnie mocą 11 kW w okolice 10 godzin do pełna. Wtedy uzupełnicie 100% oczywiście pojemności akumulatora. Jeśli chodzi o drugi typ ładowarek, z takich, którym my żeśmy korzystali w większości na tym road tripie, udało się nam korzystać ze złącza CCS. CCS, czyli samochód, który jest w stanie ładować się prądem stałym, czyli DC. Producent twierdzi, że mamy tutaj moc 110 kW, jesteście w stanie dostarczyć do tego samochodu, co pozwoli Wam naładować ten samochód do 80% w zaledwie 45 minut. Przypominam, że bateria tutaj ma pojemność 90 kWh, to i tak jest bardzo dobry wynik i bardzo dobry czas. I znajdujemy się także pod taką ładowarką, która ma taką właśnie moc. Ja sobie odpinam kabel CCS, zobaczcie na jego grubość, to jest już naprawdę spora grubość przewodu. I wtykamy go sobie oczywiście do naszego portu. Jeśli chodzi o Mercedesa, jest też pewien fajny element, który możecie zamówić sobie oczywiście jako subskrypcję właśnie z takim samochodem. To jest karta Mi Charge. Karta Mi Charge, która pozwala Wam ładować się z różnych sieci, jakie producent właśnie ma we współpracy. Greenway, Elocity, Ionity oraz jeszcze parę naprawdę dużej różnych rodzajów punktów na całej mapie, jeśli chodzi o Europę, a nawet świat, możecie sobie ładować tą jedną kartą, którą po prostu przytykacie do większości ładowarek. I teraz tak, rozpoczyna nam się proces ładowania. My mamy aktualnie jakieś 20% baterii i pokazuje nam, że okolice 45-50 minut jesteśmy w stanie naładować się do prawie 100% pojemności tego akumulatora. Czy to dużo, czy to mało? I tak myślę, że to jest naprawdę dobry wynik, jak na tak dużą baterię i tak duży samochód. Chodźcie, zapraszam Was do wnętrza. Wersja awangardy oczywiście już ma podwójne drzwi, z jednej jak i z drugiej strony otwierane elektrycznie i to jest na pewno duży plus. Do tego stopień, jeśli chodzi o podświetlenie i logo Mercedes-Benz. Nasza wersja to jest wersja 6-osobowa. Oczywiście konfiguracje tego samochodu możecie różne wybrać. Możecie wybrać sobie 8-osobową wersję, możecie sobie wybrać 7-osobową wersję, a także możecie wybrać sobie taką bardziej wersję luksusową, taką jak my mamy, czyli 6 osób. 6 osób z takimi dużymi kapitańskimi fotelami, które tutaj macie, ale chodźcie, zobaczymy sobie ten rząd ostatni, bo to jest chyba też najważniejsze, jeśli samochód jest 6-osobowy. Podnosicie ten fotel jedną bajką i wsiadacie sobie tutaj bez problemu do wnętrza. Możecie sobie tutaj się rozgościć naprawdę dosyć dobrze, bo tak, macie uchwyt na kubeczek. Macie oczywiście nagłośnienie Burmestera, które jest dodatkowo płatne, ale jest bardzo fajnym elementem i także posiada interkom. Interkom z kierowcą, bo po prostu głos kierowcy jest tutaj wzmacniany w tylnych głośnikach po to, żeby ten tylny rząd siedzenia oczywiście mógł lepiej komunikować się z pasażerem, dzięki czemu po prostu łatwiej będzie się porozumieć przodem. Złącze 12-woltowe mamy tutaj z jednej strony, jak i z drugiej strony. Mamy także spory uchwyt na jakąś wodę oraz kubek. Tutaj miejsca naprawdę nie brakuje. Mamy także oczywiście takie dwa podłokietniki, które możemy sobie wyregulować także pod siebie. Te cztery fotele, które są tutaj, są wszystkie identyczne. Możecie sobie regulować oczywiście, jeśli chodzi o ich przesunięcie przód, tył. Możecie sobie regulować także pochylenie, jeśli chodzi o ten fotel. Oczywiście ogranicza Was w tym ostatnim rzędzie troszeczkę ta półka, ale to wystarczy lekko się przesunąć. Miejsca naprawdę jest sporo. Zobaczcie, ja sobie wystarczy, że zapnę ten fotel, miejsca przed kolanami ogrom. Ogrom miejsca, oczywiście zależy kto siedzi przed nami, ale nad głową także jest niesamowicie sporo miejsca. Najlepszym jednak miejscem do siedzenia raczej jest środek samochodu. Środek samochodu ze względu także na to, że zobaczcie, jak możecie sobie daleko odsunąć fotel i po prostu wyciągnąć sobie Wasze dłonie, nogi i tak dalej. Miejsca jest tu po prostu niesamowicie dużo i tak samo jak Wam już mówiłem, po prostu te fotele na tych szynach to jest coś niesamowitego i regulacji i miejsca jest naprawdę także dużo. Co
Co ciekawe, pasy zapinają się z tej strony dosyć dobrze, bo w tą stronę, czyli tradycyjnie, choć wszystkie pasy właśnie zapinają się w tamtą, więc trzeba bardziej uważać na to i szukać tego pasa lekko przy wsiadaniu, na przykład na prawą stronę. Jeśli chodzi o takie dodatkowe elementy, które mamy, mamy tutaj pakiet stołowy za prawie 2700 zł i to jest, uważam, bardzo fajny element, to jest ta konsola środkowa. Oczywiście ta konsola środkowa jest w stanie się ruszać, bo jest także na szynie. Może być z przodu, może być także z tyłu, ale to, co jest najfajniejsze, to po prostu naciskacie z przodu przycisk, ona się wysuwa do góry. Możecie wtedy sobie skorzystać z stolika, który macie tutaj, co prawda. Tak jak widzicie, nawet przy odsuniętym fotelu i paru regulacjach ten stolik jest dosyć blisko, więc praca na komputerze może być, no powiedzmy, mniej troszeczkę wygodna, ale to jest po prostu fajny element i takie stoliki macie oczywiście dwa. Miejsca na kubeczki także się tutaj znalazły, miejsca na jakieś drobiazgi w formie telefonu, ale co najfajniejsze, tutaj także są schowki. I tak jak można sobie zobaczyć, my tu trzymamy na przykład podczas naszego roadtripa jakieś sobie picie, które można sobie tutaj naprawdę schować. Takich schowków macie dwa, bo macie jeden z przodu, jeden z tyłu i ta konsola po prostu jest w stanie naprawdę sporo pomieścić. Zapraszam Was bardziej do środka. Tu mamy naprawdę sporo takich elementów, jeśli chodzi właśnie o udogodnienia. Mamy kubeczki, podgrzewane kubeczki w formie podgrzewania lub chłodzenia, na mniejszy lub na większy kubek. To się sprawdza, bo kawa, którą przynosicie, jest ciepła, pozostaje na przykład dłużej ciepła, a zimny napój może pozostać jednak zimny. Więc to jest na pewno element fajny. Tutaj oczywiście półeczka na Wasz smartfon czy na jakieś drobiazgi, a pod spodem tutaj macie złącze. 230 V, jeśli chodzi o tą płaską wtyczkę. To jest bardzo fajny element, bo po prostu możecie ładować sobie w trasie jakieś urządzenia. W końcu samochód elektryczny, więc to jest bardzo fajny element. A obok standardowe złącze 12-voltowe, jeśli chodzi o ten samochód, więc naprawdę nie ma co narzekać. Możecie sobie tutaj regulować i temperaturę oraz oczywiście siłę nawiewu. A ostatnim elementem, który jest najfajniejszy oczywiście dla pasażerów, na pewno jest to okno panoramiczne. Wymaga dopłaty 10 tysięcy złotych, ale nie dziwię się, że kosztuje aż tyle, bo zobaczcie, jaka tu jest połać tego szkła. Ogromna połać szklana przednia oraz ogromna połać szklana tylna. Możecie sobie to oczywiście sterować tutaj z tej części w formie zasuwania na przykład takimi elektrycznymi roletkami, co jest bardzo ciekawym elementem. I po prostu możecie to sterować tutaj oczywiście, jeśli chodzi o VIP-ów z tyłu, a także i kierowca może sobie sterować także to z przodu. Fotele oczywiście można sobie obracać, jeśli chodzi o konfigurację. Możecie to zrobić sobie z przodu i obrócić go tyłem do kierunku jazdy, tak żeby pasażerowie mogli z tyłu sobie rozmawiać. Ale każdy fotel waży 20, prawie 5 kg. Elementem jest ciężkim przesuwanie tego fotela i wsadzanie go z powrotem w szynę, więc ten element Mercedes lekko mógłby dopracować, jeśli chodzi o jego konstrukcję, na przykład zrobić tak, jak jest w Volkswagenie, gdzie są po prostu obrotnice do foteli. Tak jak widać, system w Mercedesie jest kompletnie niedopracowany, jeśli chodzi o przekładanie tych foteli. I więcej człowiek się naszarpie, niż jest to warte. Wysiadając tak z tego samochodu, macie przyjemny uchwyt do po prostu, żebyście mogli się złapać i wysiąść także oczywiście z tego dużego busa. Jednym kliknięciem zamykacie Wasze ogromne drzwi i takim oto akcentem przechodzimy zobaczyć, co się dzieje, jeśli chodzi o kierowcę. Czas na przednią część, jeśli chodzi o EQV-kę, a tutaj najbardziej widać podobieństwo z resztą grupy Mercedesów i innych modeli. Najbardziej widać tu podobieństwo, jeśli chodzi o E-klasę, tu jest bardzo podobny styl. Bardzo podobna kierownica i mówię tutaj o tej E-klasie, która była wcześniej, nie tej aktualnej, tylko tej poprzedniej. Jeśli chodzi o materiały, pakiet Avantgarde dodaje także lepsze materiały. Zobaczcie, że mamy tutaj niebieskie poszycie skóry razem z takim miedzianym przeszyciem. Bardzo ładnie to wygląda i jest także w miarę miękkie. Tych miedzianych akcentów także się pojawiło tutaj dosyć sporo, jeśli chodzi o deskę rozdzielczą, czy także te słynne turbinowe nawiewy, jeśli chodzi o Mercedesa. Tutaj na pewno tego nie brakuje i dosyć dobrze to wygląda. Starego typu mamy kierownicę, to jest kierownica z oczywiście starszych modeli trochę Mercedesa, ale jest ergonomiczna, przyjemnie leży w dłoni, jest także dobrze wykonana, z takiej pikowanej skóry. Co ciekawe, w Mercedesie V-klasie nie możecie mieć podgrzewanej kierownicy, ale już fotele na przykład są w pełni regulowane oczywiście elektrycznie. W formie oczywiście to jest tradycyjne regulacje, jeśli chodzi o Mercedesa, nawet włącznie jeśli chodzi o zagłówek elektryczny, jesteście w stanie sobie regulować elektrycznie także zagłówek. Zapisujecie trzy ustawienia foteli i to jest na pewno duży plus. Wentylacja i podgrzewanie oczywiście także się
tutaj pojawiło. Pozycja, jeśli chodzi za kierownicą, to jest typowa pozycja, jeśli chodzi trochę o busa, co prawda jest bardziej zrobiona jak w dostawczaku takiej nowoczesnej formy, czyli jest bardziej tradycyjna, taka jeśli chodzi na przykład w formie osobowej. Kierownica jest pod normalnym kątem, a także siedzi się dosyć wygodnie i to właśnie jest zaleta tego samochodu, że siedzi się niesamowicie wygodnie. Przed oczami kierowcy mamy tradycyjne analogowe wskaźniki, jeśli chodzi o prędkość z lewej strony, jak i dystrybucję energii, jeśli chodzi o nasz układ, mamy także z prawej strony. Mamy także tutaj poziom naładowania akumulatora oraz rezerwę mocy, którą jesteście w stanie sobie wykorzystać podczas jazdy i duży komputer pokładowy, którym sobie sterujecie. Oczywiście tutaj z lewej części kierownicy macie tutaj bardzo dużo różnych rzeczy, które możecie sobie także wyświetlić, więc tutaj na pewno Wam nie zabraknie rzeczy, które możecie sobie zobaczyć w tym komputerze. Po środku tutaj mamy nowoczesny, fajny system, jeśli chodzi o Mercedesa, to jest MBUX. Naprawdę fajnie to działa, jest bardzo dobry i bardzo responsywny. Możecie tym sterować sobie, jeśli chodzi o tutaj touchpada, którym też można sobie naprawdę dosyć dobrze to wszystko robić. Można regulować jego czułość i to jest duży plus. Ale zobaczcie na jego jakość, rozdzielczość oraz kolory. Naprawdę wygląda to, jakby był to wyświetlacz OLEDowy, AMOLEDowy, bo po prostu naprawdę dziesiątki tutaj widać tych pikseli i bardzo dobrze jest, jeśli chodzi o rozdzielczość, a także widać tą responsywność. Jest oczywiście także nawigacja, jeśli chodzi o samochód elektryczny, połączenie z telefonem oraz zakładka EQ, w której możecie sprawdzać sobie zużycia energii, jeśli chodzi o Wasz pojazd, dokładne statystyki, przepływy energii, jeśli chodzi o Waszą EQV-kę i ustawiać jeszcze parę rzeczy, jeśli chodzi o oczywiście o Wasz pojazd. To działa naprawdę bardzo dobrze i jestem z tego zadowolony. Parę rzeczy macie także takich skrótów, jeśli chodzi o telefon, nawigację, także w formie tradycyjnej klawiszy, za co duży plus. I sterowanie klimatyzacją jest także w formie takiej tradycyjnej. Co prawda wyświetla się na ekranie komputera pokładowego, ale możecie także szybko w miarę przejść do klimatyzacji i sterować sobie zdalnym klimatyzowaniem. No, zaczynamy kolejny dzień road tripa. Pierwszy dzień okolice już praktycznie 800 km wybitych, a ja idę otworzyć naszą EQV-kę i to, co uwielbiam w elektrykach, to jest to, że zobaczcie, wszyscy w większości mają pozamarzane szyby, a ja praktycznie mam cieplutki samochód, bo ustawiłem wcześniej oczywiście klimatyzację zdalną właśnie z telefonu, z aplikacji dzięki Mercedes Mi, takiej aplikacji. Tam ustawiacie sobie po prostu czas odjazdu, ewentualnie czy chcecie teraz w trybie natychmiastowym włączyć klimatyzację. No i tak oto ja nie muszę się martwić, bo w środku już mam podgrzany fotel i 22 stopnie. I tak to fajnie wygląda. Klimatyzacją w pierwszym rzędzie foteli, czy także z tyłu, czy macie być włączona, czy ma być inna temperatura, jeśli chodzi o tylny rząd siedzenia. I tutaj macie duży podłokietnik, który otwiera się na dwie strony. Tutaj, jeśli chodzi o ten element, tu mamy lodówkę. Lodówkę za dopłatą prawie 7000 zł, którą sobie tutaj aktywujecie. I po podniesieniu tej klapeczki macie tutaj lodówkę. My w niej trzymamy aktualnie po prostu jogurty, ale naprawdę na drugim poziomie potrafi już nieźle mrozić. I duża wada EQV-ki to jest na pewno to, że macie tylko dwa złącza, jeśli chodzi o przód tego samochodu i to USB-C. I w większości musicie wyprowadzać ten kabel. Macie tutaj wystający kabel i z tym jest trochę problem, bo wtedy musicie mieć tutaj taki kabel i telefon wsadzony do cupholdera, bo zbytnio miejsca na telefon w tym samochodzie nie ma. Z minusów EQV-ki to jest troszeczkę jakość, jeśli chodzi o spasowanie. Posłuchajcie tego. Tutaj to niestety trochę wszystko trzeszczy. To wszystko potrafi trzeszczeć, ale na szczęście nie trzeszczy podczas jazdy, ale tak jak zaczynacie dotykać tych elementów, one są naprawdę z dobrej jakości, fajnych materiałów wykonane, ale niestety trzeszczą. Co prawda boczki fajnie, że nie trzeszczą, więc takie elementy, takie jak ten dekor właśnie jest najbardziej irytujący w tym samochodzie, bo wystarczy, że go dotkniecie, a on wydaje z siebie dźwięki. Czas trochę pojeździć EQV-ką. EQV-ka to jest na pewno samochód, z którym trzeba jeździć dostojnie i wygodnie, tak żeby pasażerowie oczywiście z tyłu mieli jak największy komfort. No i zacznijmy sobie właśnie od tego komfortu. Komfort w tym samochodzie jest wręcz niesamowity. Zawieszenie Airmatic, które jest tutaj dokupione w tym egzemplarzu za bagatela 6,5 tysiąca złotych, jest czymś po prostu typowo mercedesowskim. Przyjemna jazda na pneumatyce, pływanie niczym łódką,
po naprawdę dosyć niedobrych stosunkowo jakości dróg, tutaj tego po prostu nie czuć. Ten samochód wybiera nierówności tak, jak praktycznie by nie było. A przypominam, że ten samochód ma prawie 5,2 metra długości oraz także ma po prostu dużą masę, bo to jest prawie 3-tonowy samochód bez osób na pokładzie, więc zawieszenie ma tutaj co robić i szczerze powiedziawszy, ja jestem z tego zawieszenia dosyć zadowolony. Co prawda ma taką tendencję do pływania przód-tył na niektórych nierównościach, ale to jest normalne w takich zawieszeniach typu pneumatycznych. Jeśli chodzi o taką jego responsywność, jeśli chodzi o układ kierowniczy i właśnie połączenie tej pneumatyki, jest zaskakująco dobrze jak na samochód tego typu. Układ kierowniczy jest w miarę zwarty, jest także w miarę, jeśli chodzi o jego responsywność, dobry, bo nadajecie kierunek kierownicą i naprawdę dosyć szybko jesteście w stanie ten kierunek zmienić. Wszystkiego rodzaju testy łosia i tak dalej naprawdę pozytywnie właśnie potrafią wychodzić, jeśli chodzi o to zawieszenie. Jeśli chodzi o zawieszenie, macie także oczywiście możliwość regulacji go góra-dół oraz oczywiście tryb komfort, który jest chyba najważniejszy w tym samochodzie, bo po prostu zmienia ten samochód w taką właśnie pływającą, przyjemną łódkę, w szczególności dla tych pasażerów z tyłu. Jeśli chodzi o dynamikę w ogóle tego samochodu, nie oszukujmy się, 3-tonowy boost to nie będzie rakieta, ale 12 sekund do setki to jest naprawdę dosyć dobry wynik, jeśli chodzi o ten samochód, bo w większości jesteście w stanie w miarę sensownie wystartować ze świateł oraz jesteście w miarę sensownie wyprzedzić. Tak jak ja teraz. Mam teraz element do wyprzedzenia, naciskam po prostu pedał przyspieszenia. Silnik elektryczny z tym momentem 360 Nm naprawdę bardzo dobrze zbiera ten samochód. To nie ma tutaj co powiedzieć, że ten samochód nie jedzie. On jedzie, jedzie bardzo dobrze. Może nie rozpędza się tak szybko jak diesel, ten 240-konny w zwykłej V-ce, ale uważam, że i tak jest naprawdę, naprawdę nieźle. Warto także zwrócić uwagę na hamowanie w tym samochodzie, tak jak teraz dohamowywuję, bo po prostu hamowanie w tym samochodzie trzeba planować troszeczkę wcześniej. Jeśli chodzi o hamowanie takie tradycyjne, 0, na przykład 70 km na godzinę, hamujecie do zera, to ten samochód dosyć szybko stanie, bo hamulce wejdą do gry. Ale jak jeździcie po mieście i chcecie korzystać z tej rekuperacji, to w pewnym momencie, jak na przykład ktoś będzie w stanie Wam wjechać przed maskę, bo Wy sobie wycyrklowaliście większą odległość, to może się okazać, że w ostatnim momencie będziecie musieli docisnąć mocniej hamulec, bo po prostu nie zdążycie wyhamować, bo masa Was pcha, a ludzie wjeżdżają po prostu przed Was, bo nie mają pojęcia, że jedziecie 3-tonowym samochodem, który naprawdę jednak potrzebuje trochę więcej drogi hamowania, więc tutaj warto na to zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o oszczędność tego układu, 204 konie to jest przyjemna moc, ale także oszczędność tego układu jest w miarę na pozytywnym poziomie, jeśli chodzi o ten samochód, jak na tak duży gabaryt. Zużycie, jakie osiągnęliśmy w ramach tego testu długodystansowego okolicy 1500-2000 km, mamy na wielkości 32 kWh. Robimy ten test, przypominam, w okresie listopadowym, czyli dosyć zimno na dworzu. To nie jest zły wynik jak na tak duży samochód o wielkości, dosłownie, kiosku monopolowego albo kiosku ruchu. To jest dość duża bryła, mało aerodynamiczna, ale nie zmienia to faktu, że dosyć dobre jest to zużycie. 32, a najlepsze wyniki, jakie osiągnęliśmy, to jest okolice 28 kWh na 100 km. Co daje Wam zasięg? Okolice w tak bez większego spinania się, okolice 320 do 370 km zasięgu, więc na takiej baterii dosyć dobrze to można sobie tutaj dystansy nawet większe pokonywać tym samochodem. Myślę, że nie będzie problemu z jazdą po Polsce, bo tak jak widzicie, my się wybraliśmy z Łodzi na Dolny Śląsk i w większości nie było problemów, bo ten samochód łączy to także z dobrą mocą ładowania. 110 kW przyjmowane przez ten samochód pozwala właśnie faktycznie dosyć dobrze podróżować także po Polsce, a nie być uwiązanym na smyczy, dlatego że macie samochód elektryczny. Więc to jest na pewno dosyć duży plus. Plusem jest na pewno także w miarę jego wyciszenie w mieście. W mieście jest cichutko, przyjemnie i naprawdę czujecie się, że to jest fałka, że tu ma być prestiżowo i że tu ma być luksusowo. Gorzej się robi przy 140-120. Najlepiej jeździ się tym samochodem 120 km na godzinę, bo po prostu lubicie nim płynąć. Jedziecie sobie tak wtedy dostojnie i jest najlepiej. Co prawda Vito, Viano i EQV i V-klasa. V-klasa jest najlepiej wyciszona, ale między V-klasą a EQV nie ma zbytnio dużej różnicy, jeśli chodzi o wyciszenie. Praktycznie nie dołożono dodatkowego wyciszenia, więc niestety
W tylnym rzędzie siedzeń, najczęściej z drzwi, jest już dosyć duży szum, jeśli chodzi o nawierzchnię przy 140-120 km na godzinę. Po prostu jest to już słyszalne. Dlatego trzeba po prostu trochę zmniejszyć prędkość, żeby pasażerowie nie narzekali więcej na właśnie jakieś szumy z kabiny. Tak to samochód naprawdę jest niesamowity. Naprawdę nie chce się z niego wysiadać. Jest przyjemność jazdy tym samochodem. Przyjemna pozycja za kierownicą. Komfort oraz widoczność w tym samochodzie. I także nie bójcie się tego, że to jest duży samochód. Jeździ się nim naprawdę jak osobówką. Zwrotność tego samochodu jest też niesamowita. W końcu to jest Mercedes. To, że macie przedni napęd, bo to jest jedyna opcja wyboru napędu w EQV-ce, nie zmienia to faktu, że Mercedes zastosował tutaj dosyć dobry skręt i także te lekko kładki. Mercedes zastosował tutaj naprawdę dobry skręt, jeśli chodzi o ten samochód, bo także jest tu ten system lekko kładących się kół, dzięki czemu jesteście w miarę sensownie manewrować tym samochodem naprawdę w ciasnych uliczkach. Co prawda pamiętajcie, że to nadal jest dosyć duży samochód, więc nie pakujcie się w dosyć naprawdę ciężkie sytuacje, jeśli chodzi o oczywiście zawracanie, ale i tak uważam, że EQV-ka jak na taki rodzaj samochodu jest naprawdę dosyć zwrotna. Mi się dobrze jeździ tym samochodem i szczerze powiedziawszy, uważam, że EQV-ka jako samochód elektryczny, bardziej zelektryfikowany, to jest naprawdę dobry samochód. Ciężko tu się do czegoś ktokolwiek doczepić. Dziękuję, Janie. Otwórz drzwi. O, możesz zamknąć. No i tak oto, moi drodzy, jesteśmy już na miejscu po długim roadtripie, jakim zrobiliśmy tym samochodem, więc czas troszeczkę podsumować ten samochód i czas podsumować bardziej ceny. Jeśli chodzi o Mercedesa EQV, czyli połączenie V-klasy, która już sama w sobie jest dosyć droga, i jeszcze samochodu, który jest zelektryfikowany, to jest dosyć duży wydatek. Musicie przygotować w okolicy 354 tysięcy zł, jeśli chodzi o naprawdę już taką sensownie wyposażoną wersję. Oczywiście z tym pakietem Avantgarde, za który naprawdę warto dopłacić 17 tysięcy zł, bo dodaje dosyć dużo dodatków, takie jak na przykład te felgi, wykończenie lepsze oraz parę takich dodatków, które na pewno umili podróż, jeśli chodzi oczywiście o Waszych VIP-ów. Nasz samochód prasowy jest wyposażony aż na kwotę 469 tysięcy złotych, co jest naprawdę bardzo, bardzo dużą kwotą, jeśli chodzi oczywiście o taki rodzaj samochodu. Nie zmienia to faktu, że to jest naprawdę i tak dosyć dobrze skalkulowana cena za to, co dostajemy. Dostajemy naprawdę porządny samochód, który ma oczywiście pokazać prestiż, luksus oraz przewozić naprawdę ważne osoby. No to teraz może troszeczkę to podsumujmy. Samochód, jakim jest V-klasa, oczywiście w wersji elektrycznej, jakim jest EQV, to jest dobry samochód. Tak, to jest dobry samochód ze względu na to, że posiada naprawdę sporo miejsca wewnątrz, jest dobrze wykończony, ma naprawdę dobre materiały, a także ma naprawdę świetny system rozrywki, jeśli chodzi o ten samochód, i elektryfikacja została dobrze przeprowadzona w tym samochodzie. Zasięg okolice 300-350 do 370 km maksymalnie, to jest naprawdę świetny zasięg, i to, co nie wiąże tego samochodu na krótkiej smyczy elektromobilnej, to jest na pewno port CCS i ładowanie. Ładowanie 110 kW, które naprawdę pozwala Wam zrobić konkretne trasy, takie jak właśnie my. Zrobiliśmy road tripa tym samochodem prawie 2000 km i szczerze powiedziawszy, nie było z tym większego problemu. Co prawda oczywiście sieć i jej infrastruktura w Polsce mogłaby być jeszcze lepsza, ale to się jeszcze zmienia. Fajnie, że ten samochód nie jest uwięziony na takiej smyczy, że musicie tylko pojechać gdzieś w pobliże, tylko możecie jednak po tej Polsce podróżować. A podróżować tym samochodem naprawdę warto, bo macie sporo miejsca, dobry komfort i tą pneumatykę za 6,5 tysiąca złotych, którą naprawdę bierzcie od razu, bo ten samochód z tą pneumatyką naprawdę świetnie się prowadzi. Ogólnie ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony z tej EQV-ki i szczerze powiedziawszy, to był naprawdę dobre spędzone parę dni, oczywiście w trasie, bo ten samochód to, co najbardziej oferuje, to właśnie przyjemność z jazdy i przyjemność pokonywania komfortowo kilometrów. Jak to wszyscy mówią, bez gwiazdy nie ma jazdy. I tak samo bez subskrypcji my nie możemy dalej się rozwijać. Więc co? Nie zapomnij o subskrypcji kanału Motookiem, bo to dzięki Wam i Waszym subskrypcjom możemy Wam pokazywać takie oto niesamowite samochody, jakie aktualnie widzicie. Dzwoneczek też nie zapomnijcie oczywiście kliknąć, bo dzięki temu możecie widzieć nasze najnowsze produkcje. I co? Ja dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Social media teraz w tym momencie wlatują Wam oczywiście na ekran. Instagram, Facebook, bo oczywiście tam wszystko szybciej. Dzięki, cześć!